Teraz najbardziej wymagająca gwiazda. Zmęczony. Cześć. No i jak? No coś jest. Do przymiarki coś. To nie to. To nie tak. Chyba nie do końca to było to, o co jej chodziło. Zostaw. Nie, no poczekaj. Nie, okej, okay, jest luz, jest luz. To bardzo dobrze wygląda. No, zobaczymy. Ej, stara, ja nie wiem, jak ty sobie radzisz, ja nie wiem, kto ci szyje, ale twojej biust to jest masakra. Ja no. Nie wiem, jakie to są zaszepki. Znaczy, inne rzeczy z reguły słyszę. Nie, no, wiesz, dla faceta to jest super rzecz, ale dla krawca to jest masakra. No właśnie, nie no, powiedział, że mam biust masakra. No to też zależy, co dla kogo jest kłopotem. Wiesz, że bielizna prześwituje? Gdzie? Tutaj, w sensie, tak? Na tyłku. Trudno było nie zauważyć perfekcyjnych majtek pani Małgorzaty. Nie, no majtki jak majtki. No, nie każdemu jest dobrze w różowym, ale akurat pani Małgorzacie do twarzy... No. Nie, no, wyglądasz ostro. Ostro, co? Na max. No jest dobrze. Jest nieźle. Radek będzie zadowolony. Na max. Myślę właśnie, że to pokazuje klasę projektanta. W momencie, kiedy masz dużo ograniczenia, masz bardzo mało materiału i ciągle jesteś w stanie zrobić coś z tego, co działa. Do widzenia wam! Trzymajcie się, widulki! Zajebiście go. Dziga taka, że... Najlepiej ubrana Polka. Czy z tych sławnych, to nie?